Zagłębiem Lubin. Spotkanie nie zapowiadało wielkich emocji i tak też się stało. Gospodarze zmęczeni pucharowym występem przeciwko Petrochemii, na dodatek trapieni kontuzjami. Podopieczni Jana Kowalskiego bez pauzującego za żółte kartki Kałużnego. Sytuacji podbramkowych nie było w tym meczu zbyt wiele. Gra obu zespołom po prostu się nie kleiła, a o jej poziomie może świadczyć pierwszy rzut rożny egzekwowany dopiero po 45 minutach gry. Tuż po przerwie większą inicjatywę wykazywali katowiczanie, ale nie mieli pomysłu na sforsowanie bramki Jędrzeja Kędziory. Najbliższe zdobycia gola był Wojciechowski z rzutu wolnego. Piłka po jego uderzeniu musnęła spojenia słupka z poprzeczką. Kilka minut później gubią się w obronie piłkarze GKS-u. Przed szansą staje Górski, lecz jego strzał przytomnie broni Luncik. Wynik nie ulega zmianie aż do końca. Katowiczanie remisują u siebie z Zagłębiem Lubin 0-0. Nie wysokich lotów to był mecz, ale no w ramach przyzwoitości to był. Każdy zbierany punkt na wyjeździe jest cenną zdobyczą. No. No wiadomo, tu się borykamy z trudnościami kadrowymi. Bez przerwy ktoś wypadał, ostatnio znowu Andruszczak, także tu nie ma meczu, żeby po prostu ktoś nie wypadał ze składu.